reprezentanta Niemiec, Dawid Ziegel. W pierwszej serii 135 metrów. W tej pierwszej serii przegrał tylko z Kamilem Stochem, ale niedużo z nim przegrał. 2,5 punktu. Czeka Werner Schuster na sygnał od Borka Sedlaka. Jest zielone światło, jest sygnał od niemieckiego trenera i Dawid Ziegel już na rozbiegu. 129,5 metra, 130 to odległość, jaką musi osiągnąć, by wyprzedzić Austriaków. On skacze i się przewraca, ależ dramaturgia tego konkursu niewiarygodna. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Leży i zwija się z bólu. 142,5 metra, ale to w tej chwili odległość jest nieważna. Najistotniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo skoczka. Skok dłuższy o metr od poprzedniego rekordu, tego rekordu należącego do Kamila, o metr krótszy od tego, który wykonał Markus Eisenbichler. Odległość rzeczywiście imponująca, no ale nie ustał, w związku z tym no, u sędziów dziesiątki, dziewiątki, 142,5 metra. Trzy punkty dodane za warunki, odległość niewiarygodna, pół metra bliżej od rekordu skoczni Markusa Eisenbichlera, ale najważniejsze to jest bezpieczeństwo i zdrowie skoczka. Cały czas leży na zeskoku. Dawid Ziegel nie podnosi się. Wylądował, upadł, przykrawędziowała mu narta. Tam się przewrócił, mocno poturbował. Zawodnicy lądują z prędkością ponad 100 km na godzinę. Zeskok jest twardy, proszę mi wierzyć. To jest specjalnie przygotowany, twardy zeskok. On nie może być miękki, by pod wpływem tego uderzenia nart, ciężaru zawodnika, dodatkowo oczywiście wzmocnionego prędkością, pędem, te narty nie mogą się wbić w śnieg i zahamować, bo to by się skończyło tragicznie. Dlatego to musi być beton, to musi być twarde i upadek przy takiej prędkości. Raz jeszcze zobaczmy ten skok. Warunki wieczne no, nie sugerują aż takiego jakiegoś powiewu pod narty. Spadł z wysokości. Tu go wcisnęło. No, nie wytrzymały kolana. Troszeczkę za mocno go wcisnęło. Za bardzo zszedł i ta siła, która występuje w momencie lądowania. Niemcy w tej chwili po skoku Dawida Ziegela o 1,2 punktu przed Austrią, przed grupą finałową. To będzie 1,2 punktu. Tak jest. A Austriacy 999, a więc sekwencje liczb niezwykłe. No wciąż prowadzą Niemcy mimo tego upadku mistrza świata juniorów. Ale najważniejsze to jest cały czas leży na śniegu na środku ze skoku Dawid Ziegel. Jeszcze służby medyczne w tej chwili oczywiście opatrują cały czas skoczka. Oby tylko nic poważnego tam się nie stało. No w tej trzeciej grupie, drugiej serii niesamowita dramaturgia. Najpierw Forfang zdyskwalifikowany i Norwegowie jakby wypadają z gry. Teraz upadek lidera, a mówiliśmy, że Niemcy mają ogromną przewagę. Nie wiadomo co z Dawidem Ziegelem. To są skoki narciarskie. Sport nieprzewidywalny, w którym do ostatniego skoku tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. Dzisiejszy konkurs to jest jak gdyby... Odczuwamy to namacalnie, jesteśmy świadkami tego. Dyskwalifikacja, o czym wspomniałeś, Norwega. Upadek Dawida Ziegela. Niemcy wprawdzie prowadzą, ale to jest najmniej istotne. Najważniejsze jest, by nic się Dawidowi nie stało. Przez chwilę zapadła cisza tutaj. Te 20 tysięcy ludzi w wyczekiwaniu. Teraz prowadzący te skoki anonser wywołał swoim komunikatem oklaski. Dawid Ziegel znoszony. Tak, nie schodzi o własnych siłach. Nie schodzi o własnych siłach. Jest znoszony przez służby medyczne. Raz jeszcze wcisnęło go bardzo mocno. To też, kiedy tam instynktownie przeniósł cały ciężar ciała na prawą stronę, wywrócił się. Wydaje się, że tam było uderzenie głową. Też do tyłu poleciał, głową uderzył o zeskok. Ja mówię, to jest twardy zeskok. To jest odpowiednio ubity śnieg, przygotowany, niezwykle twardy. No i co zrobi jury konkursu? Bo został przekroczony rozmiar skoczni. 19.